Ej, no wracaj! Gdzie on poleciał? Jakie mam teraz używać jego specjalnych zdolności? Otruł się? Serio? Czołem ludziska! Z tej strony Staszek, a przed wami kolejny odcinek z Party Hard z DLC, czyli High Crimes. Moi drodzy, mamy do zaliczenia jeszcze dwie misje. Jedną, na którą na pewno czekaliście, bo widziałem w komentarzach, że wszyscy czekają na ten etap, żeby zobaczyć, co w nim jest. Nie wiem czemu, kompletnie nie mam pojęcia czemu. No i zostanie nam jeszcze ostatni, High Crime prawdopodobnie. Także zobaczmy, moi drodzy, lecimy. Nie ma co się zastanawiać. Zobaczmy, co będzie na nas czekało w tym oto miejscu. Objective, kill them all. Okej, okay, kill them all, ale za mną idzie, zobaczcie, cały czas ten ziomuś. Aha, i to wygląda, jak miał zaraz wybuchnąć. To wygląda jak aktywna tutaj, zobaczcie, ta pułapka, nie? Aha! Chciałem sprawdzić, czy rzeczywiście jest aktywna. Jest aktywna, potwierdzam. Jest aktywna. Kill them all. Mam 4 pociski, żeby było ciekawiej. Jestem ciekaw, o co chodzi z tym pociskiem. I need a victim. Mogę dziabać? Mogę dziabać. Okej. Okay. Mogę w ten sposób prawdopodobnie jeszcze... No trochę się robi z tego Hotline Miami, jak nic. Aha, zostałem skopany i od razu koniec, dobra. Więc robi się z tego trochę Hotline Miami, bo się wbijam razem z policjantem i mogę jeszcze ich wykańczać, żeby było ciekawiej. Także śmiesznie. Aha, czyli gościa nie jestem w stanie zobaczyć, ciuknąć, jak mnie zobaczy. Okej, okay. Czyli to może być trudny etap, powiem szczerze. Biorąc pod uwagę ilość tutaj rzeczy, które trzeba będzie wykonać. Jest dużo bodyguardów i w ogóle... Dobra. Dziab. Okej, okay, tego udało się. Ale pytanie, co zrobić z tym gościem? Mam tylko 4 pociski. Policjantem, oj. Za blisko drzwi. No właśnie, jak go teraz zdjąć? But you don't ask with respect. Okej, okay, spróbujmy zatem go... No i co, miałeś strzelić? Gościu, no. Ty masz zamiar... Czy w ogóle masz zamiar mi pomagać? Grubasie jeden? Czy jednak nie? I need a victim. No to kurde, miałeś victima, to żeś nie strzelił nawet. Chłopcze. Dobra, spróbujmy raz jeszcze. To zajmie mi pewnie wieki. Ja chyba zostawię sobie tych gości na sam koniec. Tak coś czuję. Chyba pójdę dalej. Bo zobaczcie, dalej jest w ogóle, żeby było ciekawiej, to jakaś teczka. Nie? Teraz zobaczmy, on się obróci. Obróci się, widzicie, się koleś obraca. Kuleś? Koleś się obraca, no to nie możemy za bardzo podejść. Jak teraz? Też się obrócił. Dobra, chromole gościa. Tutaj co mogę zrobić? Make a call. Dobra, zadzwonimy po kogoś. W ogóle te make... O, make call'e wreszcie działają. Zobaczcie, ktoś przyjechał. Możemy jeszcze raz po kogoś zadzwonić? Czy on zrobi jakąś rozpierduchę? O co mu chodzi? Ten koleś będzie robił tam, nie mam pojęcia. Wszedł do środka. Aha! Nagle uznał, że kogoś dziabnie. Co to w ogóle jest za typ? Siema! Pick up bar, co tu mamy? A, mamy kolejną... A, bullet, to bym kolejny pocisk. Jesus. No dobra. Okej, to chciałbym, żeby go usunął, kolściu. O, ładnie, dobra. Czyli on rzeczywiście strzela czasami. Ile tu jest bodyguardów, o masakra. Dobra, to rozumiem, że tutaj są pociski. A, ja tu znajduję pociski jeszcze w tych... tutaj miejscach, tu mogę to włączyć. To teraz wybuchnie na mnie, jak zdążycie. Tu w ogóle jest kamera, żeby było ciekawiej. Tam znowu jest jakiś koleś, jakiś bodyguard. Dobra, chodź, ziomuś. Chodź, ziomuś. Wszystkich mam ubić, to w ogóle jest jakaś... Co to w ogóle jest za miejsce? No, policja będziecie dzwonić, na pewno. Jesteście pewni, że będziecie dzwonić po policję? Coś mi się wydaje, że niekoniecznie. A, może tu policja rzeczywiście może przyjechać. Tylko co z policją, skoro ja i tak jestem tutaj... z policjantem. Po co wam ta policja w takim wypadku? Nara. O! Jednak jest policja! Ej! O kurde, oni naprawdę potrafią wezwać policję mimo wszystko. I zobaczcie, po raz pierwszy w Party Hard, znaczy w poprzednim odcinku też to było widać, tak? Ale po raz pierwszy DLC wprowadza scrollowane plansze. One są większe, niż by się nam mogło wydawać. Dobra. Do tego jednego gościa pozbędziemy się od razu. Tutaj może nie być łatwo. Właśnie, bo mam obawy co do tego miejsca. Weźmiemy kolejny nabój. Ale jak tutaj zrobić rozpierducha? Dobra, zadzwonimy. Ktoś przyjechał w ogóle? Ktoś jedzie. Może nie będziemy robić drugiego make a call, dopóki pierwszy nie zrobi, co ma zrobić.
Dobra, do tego bodyguarda będziemy musieli na pewno dziabnąć, strzelić w niego, więc przydasz się tutaj do strzału. O właśnie. Aha, cups, we need cups. Okej. Dziab, dziab, dziab. Dobra. Stoimy tutaj obok. A w ogóle gdzie indziej poszedł, zobaczcie, żeby było ciekawiej. Dobra, mamy dużo pocisków, jestem ciekawy, czy ja mogę tutaj teraz wejść i coś zrobić, czy mnie to zobaczą. Uciekaj, uciekaj, strzelaj w nich, ładnie. Tego też powinieneś strzelić. A, wybuchło mu na twarz, bardzo dobrze. Dobra. Mamy kolejny pocisk. Jeps. Okej, zaraz zobaczymy, czy tutaj mamy... Czy tutaj w ogóle mamy jakąś szansę cokolwiek zrobić? O, ten koleś tu przyszedł. Nara. Co to jest to? Co to jest to? Nie wiem, co to robi. A, to od razu wszystkich usuwa, żeby było ciekawiej. Okej, ładnie, dobra. Oczywiście uciekamy stąd teraz, żeby... Tu będzie mnóstwo trupów. No zobaczcie, w ogóle nie ma animacji tego gościa. Widzicie, chodził w miejscu. Naprawdę, ta gra ma mnóstwo bugów. Dobra. Tu już nie ma gości. Ty się wpierdzieliłeś w sam środeczek, sorry bardzo. Tu już nie ma nic do zrobienia. Dobra, no okej, spoko. Mamy jeszcze 5 pocisków, czy możemy znowu po kogoś zadzwonić? Zobaczymy, kto teraz przyjedzie. Oni wszyscy tu w panice są, zobaczcie. Okej, tutaj mamy... Tam zawsze mamy jakąś przeszkadzajkę, w razie czego. Do widzenia. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Idziemy dalej. Na razie tu jesteśmy, prawda, nie... Nikim nic nie zrobiliśmy jeszcze, więc na razie nas tutaj nie atakują. Otrułem jedzenie. Mogę też tu wybuchnąć. Może bądźmy spokojniejsi tutaj, co? Bo nie wiadomo, co się stanie. Okej, zobaczyli ciało. Policja może tu przyjechać. Officer, you'll need to see this. Ja zbieram tu przy okazji jeszcze, jak widzicie, dodatki. Na dole widzę gościa. Na dole widzę gościa. Który zostawia dodatki. Zobaczcie, tutaj jest trochę tych broni, żeby było ciekawiej, trochę nabojów. Make a call. Czy to cokolwiek, kogokolwiek przywołuje teraz, czy nie przywołuje, nie wiem. Ja tu coś mogę zepsuć. Tu mogę na pewno coś zepsuć, mogę tutaj coś zrobić z tym. Co? Czemu mój policjant uciekł? On też spanikował? On też potrafi spanikować? Zobaczcie, ucieka skubany. Ej, no wracaj! Gdzie on poleciał? Jakie mam teraz używać jego specjalnych zdolności? Otruł się? Serio? Zobaczcie, no mój policjant wziął i się otruł. I co? I on teraz wystrzeli? Chodź, jak teraz... Nie mogę teraz już w ogóle używać jego zdolności, zobaczcie, no co za gość. Otruł się i teraz zginie, nie mam już specjalnych dodatków, okej. Super, naprawdę było to bardzo mi potrzebne. Co ja mogę z tym zrobić? Czy to w takim wypadku eksploduje, czy tego nie włączyłem w końcu? Push victim into fire, aha, mogę tu wrzucić victima, okej. No, a zobaczymy, czy w ogóle jest odporny, bo może się okazać, że mój sierżant jest odporny na truciznę. Zobaczcie, nie zginął. No normalnie, nieśmiertelny. Nieśmiertelny normalnie. I have... No jestem blisko. Jestem blisko przecież victima, o co chodzi? Dziwnie. Powiem wam szczerze, naprawdę zbagowany jest. Zbagowany jest ten... O, tu go spaliłem, świetnie. Znowu spanikował. No nie, no. Gościu, weź się ogarnij, bo jesteś mi potrzebny. Wow, tu w ogóle SWAT team chyba się pojawił, albo nie wiem, o co chodzi, ale... O kurcze. No dobra, wracaj tu do mnie, dziękuję, że wróciłeś, naprawdę jestem szczęśliwy, że jesteś z powrotem. Mam mnóstwo pocisków, chyba będę musiał wszystkich tu wystrzelać, no bo jak inaczej? Sami zobaczcie, ile tu jest typów. Czy mogę tu wejść? Mogę, o kurde. Dobra, to, tam jest SWAT. On zaraz zacznie strzelać, więc muszę uważać. Trzeba będzie wykończyć wszystkich tych agentów. Mam dużo pocisków, może się uda. O! Strzelaj! Ładnie, dziękuję bardzo. Tego też będzie trzeba strzelić za chwilę. Dobra, więc co? Chcemy usunąć tego gościa tutaj ze słotu. Tylko oczywiście jak kamera sobie stąd pójdzie. Poczekaj, czy tę kamerę można jakoś ogarnąć. Bum! No właśnie, i teraz pytanie, czy kamera zajdzie w dół, żeby mógł tu przejść, czy niekoniecznie? No bo zadzwonię po kogoś, nie wiem, czy to działa. O, można, dobra, świetnie. Dobra. On tu się naprawdę przydaje, widzę. Teraz pytanie, czy ten gość jest... Nie wiem, czy ten gość mógł coś zrobić, czy nie. Do widzenia. Okej, tutaj idziemy do kuchni w takim wypadku. Mamy jeszcze jeden pocisk.
Nigdzie nie idziesz? Aha, oni mogą dzwonić po policję, zobaczcie. Okej, chyba ubiłem takiegoś leczącego gościa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jakiegoś medyka ubiłem. Dobra, mam kolejny bullet. Dobra, pouciekali niektórzy stąd, zobaczcie. No dobra, ale żeby usunąć wszystkich, to naprawdę trzeba będzie się postarać. Co to jest to? Zobaczmy, gdzie tu są jakieś elementy do wybuchu. Tylko tamten wybuch jest. No mogłem zostawić tę pułapkę na wyjście, gdyby ktoś uciekł. No dobra. Teraz trzeba ubić Vincenta. Halo! Do widzenia. Ten gość też już chyba nie żyje. Ten też już nie żyje. Teraz tego trzeba jeszcze ubić. Bo tu się nie panoszył. Do widzenia. O, idzie policjant. O, policja jest dobra. Okej, jest dobrze. Mam jeszcze 12 strzałów w razie czego. Więc powinno być okej. Znaczy, jest lepiej na pewno, tak? Bo teraz zaczną panikować. Teraz tutaj właśnie będzie ciekawie. Tym raz policja nie zobaczyła. Oj. Nie koło trupów, panowie. Dobra. Spokój, może zadzwonimy znowu po kogoś. Jest make a call, ale nie wiem, czy to cokolwiek daje. Zobaczcie, mam smoke grenade. Ej, mam smoke grenade. To coś nowego. Na tym zauważyłem, w którym będzie to zabrałem. Musiałem to w którejś teczce znaleźć. Smoke grenade. Okej, tu w ogóle jest wyjście, zobaczcie. Które powoduje, że... Dobra, nara. To jest wyjście z lokacji. Rozumiem, że ja tam nie mogę wyjść? Mogę. Dobra, nie wiem, gdzie tam pójdę. Nie chcę ryzykować, że mi nagle postać wyleci, bo mam dobry progres. Nie chciałbym tego zepsuć faktycznie. Dobra, trochę przyspieszę, bo muszę poczekać, aż ta kamera sobie stąd pójdzie. Dobra, idziemy. Tutaj włączę oczywiście jeszcze to do wybuchania, gdyby ktoś chciał przyjść i się, nie wiem, zapędzić za daleko. Dobra, to teraz co? Tu mamy gościa. Do widzenia. Do widzenia. Aha! Cops, we need cops! Jednak widzą. No dobra, no to w takim wypadku użyjmy smoke grenade. Może uda się tu powybijać w tym dymie. Może ktoś jeszcze przyjdzie do tego dymu i dostanie znowu papę. O właśnie, na przykład ten. Na przykład ten. On wyszedł trochę, ale i tak dostał w papkę. No cały czas dzwonią po policję, widzicie? Ale nie, screw this! Olał dzwonienie po policję, żeby było ciekawiej. No interesujące. Włączmy może to. Tylko jak ten koleś przejdzie. O, zróbmy coś takiego. O, proszę bardzo. Tu jest gitarzysta. Gitarzysty już nie ma. To mogę tutaj coś przejść? Nie mogę tu przejść, a tu cały czas gość łazi jeden. Aha, dobra, ale świetnie. O, tu jest telefon. Oj, może on dobiec do telefonu? Gdzie on w ogóle biegnie? Gdzie on leci? Chłopie! Dobra, i tak musimy go gonić. Bo musimy go, kurde, ciuknąć. Dobra, wybuchł. O, jak dobrze, widzicie? Dobrze, że tę pułapkę zastawiłem. Dzięki temu on od razu dostał w popeczkę. Dobra, mamy cały czas jeszcze smoke grenade. I zostało nam 10 typa do ubicia. No właśnie, ten agent tam przy wejściu. Mogę jednak, tak teraz o tym myślę, zniszczyć go wcześniej. Ubić. Ach, ten agent zostawia chyba naboje, zobaczcie. Bo znowu mamy coś tutaj. Kolejny nabój. Dobra, smoke grenade. Aha, okej, dobra. Czyli żeby było ciekawiej, to teraz jest kolejny błąd w tej grze. Dobra, sorry, ale cię też muszę ubić. Chyba wszedłem w kamerę. Mam nadzieję, że nie. Problem jest taki, że widzę buga. Jak mamy smoke grenade, to jednocześnie mój policjant strzela. Nie wiem, czy zauważyliście, że równocześnie strzelał. Mogę to użyć raz jeszcze? Już chyba nie. No dobra, no to tak. Dziap! I babeczka, dziap! Moi drodzy, zostało mi tylko tych trzech! Tych trzech! Teraz pytanie, czy się uda. Mogę wszystkich wystrzelać, więc to chodzi o to, że teraz trzeba rzeczywiście wszystkich wystrzelać i mamy zaliczony etap! Ładnie! Ładnie poszło! Dobra! Dobra! Strzelaj w niego! Strzelaj w niego, chłopie, bo on zadzwoni po policję! Nie dogonię go! Będę musiał go teraz gonić, nie wiadomo jak długo. Jeden gość uciekł. Oczywiście on może przebiegać przez kamerę. Gdzie on w ogóle leci? Gdzie on w ogóle ma zamiar zadzwonić? Chłopie! Co za gość? Screw this! Aha, ale dalej będzie dzwonił po policję, bo zobaczył trupy. No i teraz będę musiał go gonić przez całą planszę? Naprawdę? Serio? Okej, chyba rzeczywiście ktoś tu przybył, bo zobaczcie, są medycy. Ja będę chyba musiał rzeczywiście poczekać gdzieś z boku. Zanim medycy zrobią, co muszą zrobić, pewnie policja też tu przyjechała. Kurde, jeden jedyny gość, a tyle problemu narobił, zobaczcie. O, idzie, ale policjanci też idą. Okej, on tu będzie teraz działał. Ucieka stąd, dobra, a my uciekniemy razem z nim. Gdzie on idzie w ogóle?
Nie wiem, gdzie idzie, ja muszę trzymać się z daleka od trupu, bo zaraz... No właśnie, bo się obawiam, że zaraz będzie po krzyku. Nara! Wygraliśmy! Nie ma co się zastanawiać. Haha, you helped me to tie up all loose ends! Co? I zobaczcie, na samym końcu goleś mnie ubił. Dobra, na szczęście nie było tu nic związanego bardzo z jakimiś dziwnymi explicitami. Czyli ten cały plakat z pornem na szczęście okazał się po prostu delikatnie rzecz biorąc tylko sugerujący, ale samo na szczęście sama gra nie miała żadnych dziwnych elementów. Dobra, kolejna cutscenka. I made a misstep. The rage blinded my judgment and I couldn't see the lies in the cop's voice. My rage has failed me. This is my fault. Is this where it ends? A new order that favors demons and escalates them to power, built on broken lives? I can't leave this world just yet. There are things to do. Justice requires sacrifice. The hearts of my kidnappers can't beat longer than my own. No dobrze, moi drodzy, więc prawdopodobnie, no tak, czy dał się nabrać, ten sierżant go na końcu, widzieliście, strzelił w łeb. Niby był razem z nim, ale potem się odwrócił do niego. No i teraz właśnie, czy w ostatniej misji tego dodatku uda nam się uciec, czy jednak to jest nasz koniec? Objective, kill them all. 48, ale to ciekawe, bo ja nie widzę, żeby to było 48 aż. Co to robi? Coś tu włączyłem. Nie mam tylko pojęcia co. Są agenci. Tu to mogę też to włączać? Okej, mogę, widzicie, jakieś wajchy przełączać, żeby było ciekawiej. Jest ich tu kilka. Rozumiem, że te agenci, jak mnie zobaczą, to mnie będą próbowali zdybać. Trzeba ich tu, proszę bardzo, Serio? Co? Czy wy widzieliście to? Gościa nie mogłem trafić. Nie mogłem ubić, a do tego on jeszcze jakoś bardzo szybko machał tymi swoimi rączkami. I got you. Pakaj się. Wypad. No, ale u mnie na szczęście. Agenci są dziwni. Dobra, ta gra naprawdę wydaje mi się, że ma dużo problemów ze sobą. Nie widzicie? Tak jeszcze jest... Okej, nie wiem, o co chodzi. Nie mam w sumie pojęcia, o co chodzi. Kompletnie. Co to robi to? To potrafi się zepsuć, ale... I co dalej? 30% coś naładowałem. Nie wiem, o co chodzi. Co, muszę te wajchy jakoś cały czas przełączać? 30% się naładowało. 65%? A może muszę jeszcze rozszyfrować, które wajchy mam włączyć? 90%. Okej. 90%. Explosion. Dobra, wybuchło. Mamy przegięcie 140%. Aha. Czyli prawdopodobnie chodzi o to, że musimy tak dobrać te wartości, żeby łącznie dało nam 100%, tak? Tak mi się wydaje. O Jezu, zagadka? Zagadka w Party Hard, naprawdę? 30 jest czerwony. 50 jest niebieski. Okej. Okay. A żółty jest 25. A ten też ma? Ten ma 35. O, czekajcie, 35. Nie, to się trochę nie zgadza. 35 plus 25 daje nam 60. Czy coś jest 40? Mi się nie wydaje, żeby któryś był 40. Ile mamy tych wajch? Mamy ich łącznie 4 chyba. 110%, no właśnie. Czerwona ma 30. A tu jeszcze jest zielony, poczekajcie, jeszcze jest zielony. Zielony ma 15. Okej, okay, no to chyba wiem, 15 plus... O Jezu, tylko teraz które to były? 15 plus 25 plus 50. Tak mi się wydaje. Dobra, weź się już co, nie chcesz się wyłączyć? Muszę przegiąć prawdopodobnie, żeby się wyłączyło. Dobra, tu jest chyba 25, żeby było ciekawej, tak? Czyli żółty to jest 25, to już wiemy. Do tego jeszcze 50 to była chyba to. Tak? I 15 to był ten zielony prawdopodobnie, czyli żółty, niebieski, zielony. Nie, to było tylko 5%! Czy ja nie umiem liczyć? Zaraz. Czekajcie. Chyba nie umiem liczyć. 15% to jest zielony. To, żeby było ciekawiej, potrzebuję tutaj
Tak. 15 plus 35, a nie plus 25. Hello. Czyli dwa niebieskie i zielony. O. Dobra. Włączyłem prąd. I co teraz się stanie? Interesujące. Czy muszę wjechać teraz na dach? Okej, chyba muszę się tam dostać w takim wypadku. No to biegniem. Coś tu włączyłem. Ale jak tu wyjść? Rozumiem, że trzeba wyjść głównym wyjściem. Dobra. Okej. Śmiesznie. I teraz wjechać tu na górę. Jak tu wejść? Hello? Jak tu się wchodzi? Ej no. Co jest gran? A, tu było wejście. Okej, use. Dobra. A więc jedziemy na sam szczyt w takim wypadku. Budynku i widzę, że kills tam jest 0-0 na 48. Co? Pick-up buddy nagle się pojawiło? To bug, przez to, że tam na tej planszy rzeczywiście leżało ciało przecież. Okej. Moi drodzy, finalna impreza. Proszę bardzo. I teraz na sam koniec mamy, zobaczcie, etap jak za czasów rzeczywiście party harda. Czyli co? Czyli postanowił dalej robić na końcu swoje. Czyli taki klasyczny party hard nam na końcu wyszedł. Choć zobaczcie, że czerwony klucz jest nam potrzebny, żeby tam coś uruchomić na górze, po lewej stronie. Czy to będzie? Nie, no to jest party hard. No, tutaj nie ma co się dziać. To nie są kamery, to jest po prostu imprezka. Wreszcie imprezka, jak za starych dobrych czasów. Dobra, tu coś otrujemy jeszcze. Patrzymy co dalej. Tu pewnie policja będzie przyjeżdżać. O! Otworzyły się drzwi. Use, Y. Naciskam Y i nic się nie dzieje. Nie wiem dlaczego. Dziwne. Okej, zaraz będzie panika. Dobra, zrzucimy im na głowę jeszcze głośnik. Przy okazji. Co tu jeszcze możemy robić? No widzę, że tutaj nie ma gdzie nawet ciał chować na dobrą sprawę. Okej. Tu na kogoś spadł głośniczek. Tu włączymy, proszę bardzo. Włączymy jeszcze wybuchową zabawkę. Proszę bardzo, wybuchło. Ale pytanie, czy tu... A, policja przychodzi. Właśnie policja uciekła, dobra. Ale gdzie tu zdobyć czerwony klucz? Nie widzę nigdzie czerwonego klucza. Dla co to jeszcze możemy zepsuć? Możemy też zepsuć drugi głośnik. Możemy wrzucić kogoś tam do środka. Technoparty widzę. Feel sick. Dobra, tu widzę, że widział te trupy, więc chyba nie muszę się przejmować, bo one są już zaznaczone. Co się stanie tutaj? Start Conga Line. Aha! Start Conga Line, dobrze. Bo ten głośnik też zepsujemy. Zobaczymy, ile uda się ich tutaj pociachać tak ogólnie. Dobra, to może babeczkę tu wrzucimy? Bo tu możemy kogoś wrzucić ewidentnie, jak widzicie. Aha! Ty w ogóle coś włączyłem. Nie, to samo wybucha. Nie, to było poison food w takim wypadku? Wydawało mi się, że mogłem wrzucić trupa. Okej, cały czas widzą trupy. Ja może z tobą stąd pójdę, bo widzę, że tutaj jest ostra jazda. O! Chyba mnie policjant dorwał. Ale nie ściga mnie, nie ściga mnie, tylko ściga mnie z trupem, żeby było ciekawie. Co, killer? Ale dlaczego? Wypad! Dorwał mnie. Dlaczego mnie dorwał? Dzisiaj nic nie zrobiłem. Restart. Czy będę musiał restartować z dołu? Oby nie. Gro, ładuj się z góry, co? Dziękuję. Tak lepiej. Dobra. To delikatnie. Na początku będziemy ich zatruwać. Czy tutaj są jakieś elementy randomizujące, czy niekoniecznie? Nie wygląda. Wygląda, jakby było dokładnie tak samo, jak było. Zrobimy tutaj wybuch. W takim wypadku, czy mogę zrzucać ich z dachu? Nie mogę. Co to jest? Poison food, rzeczywiście. Zobaczcie, tutaj truje jedzenie. Dobra. No to chyba na początku rzeczywiście otruje to jedzenie wszędzie. Panika i tak im urośnie. Zobaczcie, no widzicie? Nie mogę tutaj pójść, bo nie mam czerwonego klucza. Pytanie, kto ma czerwony klucz? Make a call. Zadzwonimy, zobaczymy, czy ktoś przyjedzie. Ponieważ chyba naprawili te... dzwonienie, no właśnie, przyjdą teraz chyba, przyjdą jacyś kosmici, o kurde, pytanie czy kosmici, co kosmici będą robić, kosmici wejdą, okej, no normalnie Man in Black, ja jestem jeden man in black, żeby było ciekawiej, okej, otrułem całe jedzenie, żeby było ciekawiej, to znowu policja przyszła, tu, mam wrażenie, że to samo wszystko się będzie działo za chwilę, głośniki mogę jeszcze im rzucić na twarze, dobra, przyszły alieny. Ale teraz pytanie, co te alieny będą robić? Czy będą na przykład, nie wiem, testować ludzi? Będą ich brać ze sobą? Zobaczmy, co zrobi ten zielony alien. On na razie sobie idzie. I nic oprócz tego.
Coś zaraz potrują, mam nadzieję. Oficer, you need to see this. Jeden alien poszedł. Na razie alien nic nie robi. Coś mi skojarzyło mi się to z Alien Robin. Nie wiem czemu. 666 w ogóle jest napisane, dość żeby było ciekawiej. Dobra. Weźmiemy gościa. Nie mogę zabrać jego... Nie mogę zabrać go? Chciałem wziąć tego trupka, co tam leży na tym. Tego gościa, co śpi, chciałem wziąć. Wszyscy umierają powoli. To prawdopodobnie od tej zupy. Jak wszyscy się wykończą przez to, że najedli się trującego jedzenia. Nie będę musiał tu nic robić. Cops! I need to call cops! Okej, okay. Dzwonił po policjantów, policjanci znowu przybyli. Oficer, you need to see this. Dobra, okej. Okay. Zobaczcie, chyba alieny zebrają śpiących ludzi, zobaczcie, teraz znowu zabrali dwóch. Przez to nic nie widzę tutaj, co się dzieje, poprawię sobie, dlaczego? Dlaczego mnie, kurde goleś goni? Dlaczego mnie gonisz? Draniu jeden, co? Nic nie robiłem, kurde, tylko stałem, no bez jaj. Dlaczego? Wszystko pięknie szło, ale musiał mnie złapać. I nie mam pojęcia za jakie skarby, za jakie grzechy. Ja sobie po prostu stałem grzecznie. What? Okej, teraz osiągnąłem bardzo ciekawy efekt, bo udało mi się otruć również alienów. Przyjechali alieni i się do tego, żeby było ciekawie, otruli zupą, którą tutaj rzeczywiście zatrułem. Na dobrą sprawę, w tym poziomie, to jest dziwny poziom, bo ja po prostu otrułem wszystko i czekam. Zobacz, jestem na samym dole planszy, po prostu czekam, co się stanie. Dopóki wszyscy, którzy się nie otruli, nie padną, to ja teoretycznie nie mam co tu robić, bo cholera wie, czy ten policjant znowu mnie nie będzie chciał złapać. Bardzo to będzie ciekawe, w ogóle jestem ciekawy, co się stanie, jak uda mi się w końcu ubić tu wszystkich na górze. Okej, okay, alieny odlatują, widzę, że upadły, niektóre leżą na ziemi, bo się zatruły. Tam na górze widzę też kurczaki, żeby było ciekawiej. No tak, zaraz się ruszę, okej, znowu jest policjant. Aresztował nie tego, co trzeba znowu, okej. Okay. Spoko. No i co teraz? Widzę, że tu jeszcze trupy, które są niepozaznaczone, więc jak się okaże, że zobaczą mnie obok, to będzie kiepsko. No dobra, chciałbym zacząć też coś działać, a nie tylko stać biernie. Na razie sobie łażę. Na przykład tutaj zrobimy jakiś rozpierdziel. Dobra, jest mnóstwo trupów. Czy policjant chodzi po tej planszy? Chyba nie chodzi, nie widzę go. Przynajmniej, no właśnie, o, teraz kolejnego gościa ubiło, babeczkę, okej. Okay. Uciekam stamtąd. Kolejnego udało mi się ciuknąć. Zostało tylko conga line mogę zrobić jeszcze, bo ciekawie. Dobra, zróbmy conga line. Okej, okay. Policjanci sobie tutaj latają. Jeden policjant. A, no i znowu! Dlaczego? Co zrobiłem? Byłem tylko obok! No nie, i znowu to samo. Znowu mnie złapał! Bo stałem gdzieś niedaleko jakiegoś trupa, to jest bez sensu! Okej, okay, znowu zacząłem rozpierdziel, jak widzicie. Poubijali się wszyscy poprzez moją truciznę. Mam tu jeszcze kilka pułapek. Mam jeszcze to do włączenia. Możemy też babkę dziabnąć tutaj, bo odeszła za daleko. No właśnie, teraz powolna eliminacja. Tylko znowu przyjechała policja, więc na dobrą sprawę znowu muszę poczekać, aż policja sobie stąd pójdzie, bo ona ma tutaj dużo do roboty, jak widzicie. Jest dużo trupków. I dlatego jak zobaczą mnie znowu przy jakimś ciele, którego nie zauważę w tej całej tutaj pikselozie, znowu mnie dorwą. Jak widzicie, tego mięśniaka na środku uznał gość za mordercę, więc czekam, aż go też wyeliminuje. Na razie lata i, kurczę, zakopuje w worki trupy. O, tu babeczka se podeszła. Gdzie jest policjant? Daleko. Nara. Babeczki już nie ma w takim wypadku. Jest całkiem spokojnie na dobrą sprawę. Więc może bardzo spokojnie, bardzo cierpliwie poczekamy, aż oni się sami tutaj powyłączają z gry. Dobra, dziabnął w końcu mięśniaka i go zabrał. Dobra, no to w końcu znowu możemy teraz dalej działać, zobaczcie. Okej, okay, no zostały mi w sumie dwie pułapki. Dwie pułapki i obie pułapki związane z podpaleniem głośników jednego i drugiego. Mogę też stworzyć conga line na końcu. Wydaje mi się, że to zostawię sobie rzeczywiście jako smaczek. Jako wisienkę na torcie. Tymczasem zobaczmy, czy komuś się uda mi się kogoś tutaj zupełnie na odludziu dziabnąć, na przykład tego gościa i uciekać, bo pewnie znowu zaraz wezwał policję. Jest eksplozja. Czyli coś kogoś tam udało się ubić. Dwie babeczki stoją obok kur. Nie mam pojęcia, o co chodzi z tymi kurami, dlaczego one tam są w ogóle. Muszę tylko kojarzyć, że... Pamiętaj, że tutaj... O, zaraz zobaczył tego trupa. Jest babeczka, to babeczkę trzeba dziubnąć i uciekać. Ja bym tylko nikt nie zauważył, że coś robię, bo nie chciałbym znowu powtarzać. Okej, okay, policja. Znowu policja. Zostało pięciu. Pięciu typa. To nie jest dużo, żeby było ciekawiej, więc... No właśnie, może conga line jak zrobię, to nagle się okaże, że...
No właśnie, ale to też że może mój błąd, bo może Konga Line jakoś idzie... Oni tworzą tego wężyka w taki sposób, że to szłoby na przykład obok eksplodującego głośnika. No teraz już tego nie sprawdzę, tak? Bo już wszystkie moje pułapki zostały uruchomione. Ale wydaje mi się, że w takim wypadku... Konga Line teraz jest błędem, jak najbardziej, bo jak ich wezmę w linijkę czy w wężyk, to... O, babeczka tam jest na górze. Bardzo dobrze, jedna babka sobie poszła. W ogóle się chyba zacięła tam na górze, zobaczcie. Mam nadzieję, że da się ją w ogóle dziabnąć, że to nie jest jakiś bug, który przeszkodzi mi ją ubić. Więc oni teraz biorą się w wężyku zbyt blisko siebie. To będzie niebezpieczne, więc nie będę tego robił. Tymczasem, no właśnie, i teraz chyba pozostała nam eliminacja wszystkich tych typków, które są wystarczająco daleko od siebie. Czyli na przykład nikt nie patrzy na ciebie, wydaje mi się. Mogę cię od razu zabrać gdzieś daleko, żeby trzymać trupy, tak żeby już żadna policja tu nie przyszła. O, babeczka z tymi pomponami idzie. Tam, a no właśnie, ona tu jest sama. Sama, samotna, samiuteńka. Hi and bye. Zostało jeszcze tylko dwójka. Oby tylko nie okazało się, że jedno drugie zobaczy. Trzeba będzie to jakoś tu podejść sprytnie. Moglibyście się jakoś bardziej rozdzielić. No na przykład, no nie powiedziałbym, że to jest złe rozwiązanie. I moi drodzy, ostatni diab w Party Hard został właśnie zrobiony. Co tu mamy? Mam klucz! Key one! Okej! Teraz zdobyłem klucz i tym kluczem mogę pewnie zjechać tutaj i zobaczymy, co się stanie. Prawdopodobnie wjeżdżam gdzieś na górę. A wydawało mi się, że to jest koniec, ale tu jeszcze wjeżdżam na górę i tu coś jeszcze będzie się działo. To ten oficer, który uciekł chyba. Czyżby to było ostateczne dziabnięcie? Nie mogę prowadzić swojej postaci. Już mogę. Aha! Czyli co? Czyli muszę jakoś... O kurde, czyli muszę jakoś dać radę go dziabnąć. Zanim on dziabnie mnie. O kurde, tego się nie spodziewałem. Uhuhu! Ała, okej. No dobra. Mam nadzieję, że to nie oznacza, że będę musiał wszystko zacząć od początku. No na szczęście, o jest jak dobrze. Czy ja mogę wywalać stoliki. Okej, mogę wywalać stoliki. W ten sposób mogę się przemieszczać. O, widzicie? Okej, no, sprytne. Bliżej do niego mogę się wtedy przemieszczać prawdopodobnie. Mogę go dziabnąć prawdopodobnie, kiedy... Mogę go dziabnąć, kiedy przeładowuję broń pewnie swoją. Tak, on będzie ode mnie uciekał teraz. No dobra. Twoje życie się skończyło! Tak! Jeszcze raz! Co? Jeszcze żyje? Co on zrobił? On ma więcej żyć! On jeszcze rzuca jakimiś granatami! W ogóle zobaczcie, że... to w sumie twórcy się chwalili tym. Zobaczcie, że zmienili eksplozję. Teraz eksplozją nie jest jakieś dziwne paski są, tylko zobaczcie, że eksplozją teraz jest prawdziwa eksplozja. Faktycznie to zmienili. Wygląda to na pewno bardziej realistycznie, tak? Dobra. A masz! Okej, teraz wiem, że muszę uciekać od niego, bo on rzuca granatami. O Jezu, on rzuca granatami na wszystkie kierunki! Wow! No na pewno są bardziej realistyczne wybuchy, czyli kilka razy musi dostać. Skubany jest odporny w takim wypadku. Powiem szczerze, no to jest ciekawe rozwiązanie. Okej, zniszczył prawie już jeden z stolików. Przekryć się po prostu za nimi. W linii. Dobra. Dostaniesz zaraz w łeb. Muszę to zrobić szybko, zanim mi się skończą stały prawdopodobnie. Co? Dorwał mnie. O! Okej, dorwał mnie. To muszę rzeczywiście rzucić się na niego, jak tylko skubany prawdopodobnie będzie przeładował broń, bo może on nie zawsze przeładowuje, czy zawsze po każdym strzale przeładowuje. Zaraz to sprawdzimy. No teraz to w ogóle podszedł idealnie, powiem szczerze. Dobra, przewalam stolik, chowam się za niego. Dobra. Okej, przewalimy kolejny stolik. Pewnie wszystkie stoliki trzeba będzie przewalić, tylko one się czasami dziwnie animują, jak widzicie sami. Okej, dobra. Okej, przewalimy kolejny stół. Przewalimy też kolejny stół. Wszystkie trzeba będzie przewalić tak czy siak, ale... No właśnie, mogę się schować za nimi, więc... O kurde, jednego stolika już nie ma. Dobra. Jestem tuż obok ciebie. Jestem tuż obok ciebie. A masz! Dobra.
rozumiem, że jeszcze raz przeżyje, skubany jeszcze rzuca granatami. Żeby było ciekawie, granaty nie niszczą stołów. Dobra, rozumiem, że trzy dziaby, no bo to zazwyczaj tak jest. Zresztą myślałem, że tak jest, też tak będzie w Cluster Truck, o, się okazało, że on więcej musi oberwać. No właśnie, trzy razy dostał i jeszcze żyje. To ile razy ja muszę go dziabnąć? Może muszę go dziabnąć podwójnie? Dobra. Chyba nie. Czwarty raz dostał i jeszcze żyje. Czwarty raz. Cztery razy. I jeszcze może muszę coś rzeczywiście z nim zrobić? Jakoś tak widzę, że próbuję go dziabnąć, a on cały czas żyje. Dobra, pięć. Pięć razy trzeba było gościa dziabnąć. Jaki on był skurczyzyn odporny. I co teraz? Moi drodzy, odblokowaliśmy ninja. O, achievement unlocked ninja? To może dlatego, że jakoś gra uznała ten, bo chyba to ninja się odblokowuje, kiedy nikogo nie zamordujemy, tak? Tak mi się wydaje, a że tutaj w tym bonusie, w tym całym poziomie nie było w ogóle możliwości wyzwania policji, ja wygrałem ten poziom, to chyba w tym momencie triggernął się bonus i odblokowałem ninja, który jest fajny, bo ponoć chodzi po cieniach i go w cieniach nie widać. To moim zdaniem jest bug, no bo nie powinno się to triggernąć w tym miejscu. W ogóle ten DLC jest strasznie zbugowany, ale zobaczmy epilog. Moi drodzy, na tym kończy się najwyraźniej cały Party Hard. To widzę, że chyba oni tutaj nie planują już więcej rozwijać tej gry. Zobaczcie, on na samym końcu stwierdził, że ma dość i kończy chyba z tym takim, jak to nazwać, serią zabójstw. A nie! zobaczcie. I na końcu zostawili sobie jednak furtkę na wypadek, gdyby chcieli coś dodać albo zrobić Party Hard 2. Być może ktoś inny podniósł te, że tak powiem, tę maskę, a może to on podniósł jednak maskę, bo się rozmyślił. No to zostaje tak naprawdę do naszego rozpatrzenia. Tymczasem, moi drodzy, przeszliśmy wszystkie plansze w Party Hard, High Crimes w dodatku, więc nie pozostało nam nic innego, jak po prostu serię zakończyć w tym momencie. Ale istnieje jeszcze opcja, że uda mi się namówić Szynka do tego, żebyśmy zagrali chociaż w jedną grę razem, chociaż to nie jest ani gra moja super ulubiona. Szynka też podchodzi do tego tak samo sceptycznie jak ja, więc nie mogę wam nic obiecać. Będę z nią jeszcze rozmawiał, zobaczymy, czy się uda. Jeżeli da się namówić, to w czwartek pojawi się jeszcze jeden odcinek z Party Hard z Koopa. A jeżeli nie, no to oczywiście będzie pierwszy odcinek z zwycięski z Grelekcji, więc Grelekcję rozpoczynam już teraz. I ona będzie trwała albo 3 dni, albo nie wiem, albo 7 dni, w zależności od tego, czy będziemy nagrywać Party Harda w koopie, czy nie. Jakbyście chcieli zachęcić Szynkę, to zostawcie oczywiście zachęcenie w komentarzach, tak? Bo może chcecie również zniechęcić Szynkę do grania w koopie, nie wiem. Więc dajcie znaka w komentarzach i ja kończę oficjalnie główną część Party Harda i dodatku. Zostawcie lajka, oczywiście, jak wam się podobało, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. I tyle! Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, wielka piona. Cześć!